W poprzednim filmie opowiadałem o cieńczeniu skóry i dlaczego i w jaki sposób wpływa ono negatywnie na przyspieszenie starzenia skóry. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o metodach, które umożliwiają nam pogrubienie skóry. Zapraszam do oglądania. Na początek kilka słów wyjaśnienia. Jeśli przeglądacie internet, czy nawet prasę fachową, to możecie spotkać się z mnóstwem metod i informacji odnośnie zabiegów, a nawet kosmetyków, które wpływają na pogrubienie skóry. Z drugiej strony, w filmie o cieńczeniu skóry wyraźnie powiedziałem, że pogrubienie skóry jest możliwe, ale trudne w uzyskaniu. To jak to jest w rzeczywistości? Co jest prawdą? Myślę, że najłatwiej będzie to porównać do picia wody i nawadniania organizmu. Czy jeśli wypijesz jeden łyk wody, to możesz powiedzieć, że się napiłeś? Oczywiście tak. Ale czy możesz również powiedzieć, że zgasiłeś pragnienie albo nawodniłeś organizm? Oczywiście nie. Żeby zaspokoić dobowe zapotrzebowanie organizmu na wodę, pijąc po jednym łyku, musielibyśmy tak pić co 6 minut przez 14 godzin. Oczywistym jest, że jest to nie do zrobienia, nie do zrealizowania. Dużo rozsądniej jest pić po szklance czy półtorej szklanki kilka razy dziennie. Musi być odpowiednia ilość wody, którą po prostu do organizmu wprowadzimy. I podobnie jest z zabiegami pogrubiającymi skórę. W teorii mnóstwo nawet delikatnych zabiegów czy mnóstwo kosmetyków będzie wpływało w jakimś stopniu na skórę. Tylko problem jest w tym, że patrząc długofalowo, czyli w perspektywie miesięcy czy lat, tego typu zabiegi czy tego typu kosmetyki nie są w stanie przewyższyć procesów destrukcji skóry i procesów cieńczenia w związku z wiekiem i ze zmianami fizjologii naszego organizmu. Dlatego właśnie ja, mówiąc o pogrubieniu skóry, mam na myśli realne pogrubienie skóry, czyli uzyskanie skóry grubszej niż wyjściowo i to grubszej w dłuższej perspektywie. Ja metody na pogrubienie skóry dzielę na trzy kategorie. Kategoria pierwsza są to metody, które w teorii pogrubiają skórę, ale w praktyce, patrząc długofalowo, po prostu spowalniają proces jej cieńczenia. Do tej grupy należą wszystkie metody domowe oraz wiele tych tak zwanych lżejszych metod gabinetowych. W tym filmie nie będę mówić na temat zabiegów i metod z grupy pierwszej. Nagram oddzielny film i zapraszam do jego obejrzenia. Skupię się na metodach grupy drugiej i grupy trzeciej. Grupa druga są to metody, które są w stanie utrzymywać grubość skóry, czyli pomimo upływu miesięcy czy lat, pomimo działania negatywnych czynników powodujących cieńczenie skóry, my możemy utrzymywać grubość skóry na miarę równym i stałym poziomie. Jakimi metodami można to osiągnąć? Są to radiofrekwencja mikroigłowa, osocze bogato-płytkowe i lasery nieablacyjne. Zdecydowanie najlepszą metodą jest radiofrekwencja mikroigłowa, tylko mamy tutaj pewien problem, a mianowicie 80 albo i więcej procent i urządzeń, i zabiegów wykonywanych za pomocą radiofrekwencji mikroigłowej jest wykonywanych niewłaściwie. Czy to z wykorzystaniem słabych urządzeń, czy to z wykorzystaniem nieodpowiednich parametrów. Niestety problem przy wszystkich w zasadzie zabiegach regeneracyjnych jest taki, że my musimy odpowiednio zbodźcować tkankę, ale tutaj nie ma żadnej uniwersalności. Jeśli ktoś używa metod książkowych, podręcznikowych czy z instrukcji obsługi, to w 90% przypadków po prostu nie uzyska żadnego efektu albo efekt będzie bardzo słaby, ponieważ każdy organizm żywy jest inny. I żeby skutecznie regenerować tkankę, my musimy to wszystko uwzględnić. My musimy uwzględnić wiek pacjenta, stan skóry, rodzaj skóry, ale również uwarunkowania zdrowotne, czyli choroby, leki. To wszystko ma wpływ nie tylko na starzenie skóry,
czy starzenie innych tkanek, ale również na to, jak nasze zabiegi regenerujące, które planujemy, będą oddziaływać. Czyli to jest tutaj kluczem. Na drugim miejscu jest oczywiście posiadanie odpowiedniego sprzętu, no i na końcu dobre wykonanie samych zabiegów. Bez tego, tak jak wspomniałem, efekty będą słabe. Drugą metodą z grupy drugiej, czyli zabiegów, które utrzymują odpowiednią grubość skóry, są lasery nieablacyjne. Tutaj jest troszeczkę innego rodzaju problem, a mianowicie potrzebna jest bardzo duża ilość zabiegów, żeby taki efekt uzyskać. Co to znaczy bardzo duża ilość? W skali roku kilka albo nawet kilkanaście. To wszystko trochę zależy również od wieku. Trzecią metodą jest osocze bogatopłytkowe i ono jest ok. Natomiast problem jest taki, że osocze bogatopłytkowe sprawdza się raczej w młodszej grupie wiekowej, czyli 30-40-latków, u 50-60-latków i powyżej raczej z niego już nie warto za dużo korzystać. Ja korzystam oczywiście, ale jako wspomaganie, a nie jako główny zabieg. Dlaczego? Dlatego, że bodźcowanie osoczem bogatopłytkowym jest trochę innym mechanizmie niż zabiegami typu laser czy radiofrekwencja mikroigłowa i tutaj ta reaktywność organizmu z wiekiem bardzo się osłabia. Przejdźmy teraz do zabiegów grupy trzeciej, czyli do tych zabiegów, które mogą nam realnie skórę, patrząc w dłuższej perspektywie, pogrubić. Być może zadacie sobie pytanie, po co skórę pogrubiać? Jeśli jesteśmy młodzi, będzie pewnie fajnie i ok z tą skórą, którą mamy. W końcu natura nas taką skórę zaopatrzyła. Niestety to się dosyć często zdarza właśnie u młodych osób, że w pewnych okolicach ciała, szczególnie okolicy powieki dolnej, skóra jest zbyt cienka i estetycznie wygląda to nie najlepiej. W takim razie, jak taką skórę my możemy pogrubić? Jak już mówiłem kilka razy, jest to bardzo trudne, ale realne. Z mojego wieloletniego doświadczenia i testowania doszedłem do jakichś wniosków i swoich własnych protokołów zabiegowych, ale też takiego ogólnego wniosku, że jedynym realnie sensownym zabiegiem i metodą, która taką skórę jest nam w stanie pogrubić, jest stosowanie lasera ablacyjnego, frakcyjnego CO2 i mimo wszystko jest to trudne, wymaga sporej ilości czasu, no i dosyć złożonych zabiegów, bardzo często jeszcze kojarzonych na przykład z osoczem bogatopłytkowym. Czyli informacja jest z jednej strony dobra, że jest to do zrobienia, z drugiej strony niestety nie jest to szybko do zrobienia. Dlaczego laser frakcyjny, ablacyjny CO2 i dlaczego jest to trudne? Dlatego, że skóra z natury ma właśnie zaprogramowaną swoją grubość i uzyskać fizjologiczną skórę grubszą jest niezwykle ciężko, ponieważ organizm sam z siebie po prostu nie chce tego robić. Dlatego my musimy dosyć mocne zabiegi wykonywać. Z drugiej strony robienie mocnych zabiegów wiąże się z większym ryzykiem co do gojenia i co do przebudowy skóry, ponieważ nam zależy na tym, żeby ta przebudowana skóra była dalej normalną, fizjologiczną skórą, a nie na przykład blizną. To się też może wiązać z ryzykiem uszkodzenia tkanki podskórnej, co znowu będzie wpływało negatywnie na efekty zabiegów. Dlatego mamy pewną sprzeczność. Musimy robić bardzo mocno, żeby był efekt, ale musimy robić bardzo mądrze, żeby skóra się w sposób fizjologiczny przebudowywała, a nie w postaci tworzenia blizny w wyniku dużych urazów. I tutaj nie ma też gotowej recepty, u każdego trochę inaczej trzeba postępować, w sensie ilości, parametrów, ale i częstotliwości zabiegów. Drugim typem zabiegów z trzeciej grupy są stymulatory objętościowe, czyli preparaty na bazie kwasu polimlekowego, na bazie polikaprolaktonu, czy ewentualnie hydroksyapatytu wapnia, chociaż te trzecie najsłabiej będą działały. Tylko tutaj jest pewien problem, a mianowicie te preparaty oddziaływują w dużym stopniu na tkankę podskórną. One również zmieniają objętość czy kształt tkanki. Czasami jest to zaleta, czasami to jest wada, czyli u osób starszych, 60-letnich
możemy troszeczkę uzyskać dwa w jednym, czyli poprawić troszeczkę jakość skóry i przy okazji poprawić kształt, ale u młodych osób bardzo często jest to niekorzystne, a czasami nawet niebezpieczne. My chcemy tylko poprawiać często jakość skóry, a niekoniecznie chcemy zmieniać kształt. Warto o tym wiedzieć i warto mieć taką świadomość, ale to nie jest jedyny problem ze stymulatorami objętościowymi. Drugim jest fakt, że większość tego typu zabiegów pobudza do tworzenia kolagenu typu trzeciego, w mniejszym lub większym stopniu, ale w kolagenu trzeciego. Czym jest kolagen typu trzeciego? Jest to kolagen, który wytwarza się w procesie tworzenia się blizny, w procesie gojenia się po urazie. On ma inne właściwości, inną strukturę niż kolagen typu pierwszego, czyli ten kolagen, który jest tym najbardziej fizjologicznym kolagenem, jaki w naszej skórze jest. Tak więc pogrubienie za pomocą stymulatorów tkankowych, pomimo że jest faktycznie i widoczne, i odczuwalne, tworzy nam trochę inną skórę. Skórę o innej budowie histologicznej. I ona będzie miała trochę inne właściwości i ochronne, i obronne, niż taka skóra prawdziwa, w sensie fizjologiczna. I tutaj właśnie jest ogromna przewaga lasera frakcyjnego ablacyjnego CO2. Jeśli on jest dobrze zrobiony, to on w dużym stopniu, w największym stopniu pobudza tworzenie kolagenu typu pierwszego. Czyli my pogrubiamy skórę w sposób bardzo fizjologiczny. Oczywiście jak będzie źle zrobiony, to tego efektu może nie być. Ja tutaj znowu odniosę się do wody i nawadniania organizmu za pomocą wody. Tym razem obrazowo chcę porównać do przewodnienia organizmu. Jeśli byśmy wypili 3 litry wody, takiej z kranu czy z butelki, to byśmy mogli doprowadzić do przewodnienia organizmu. Oczywiście my mamy różne metody kompensacyjne, nerki będą bardziej pracować, więc to jest trudne do zrobienia. Niemniej w teorii my możemy tak zrobić. Natomiast jeśli byśmy takie same 3 litry wody, ale morskiej wypili, no to jaki efekt uzyskamy? Uzyskamy efekt odwodnienia organizmu, ponieważ roztwór soli, mniej czy bardziej stężony, czy im bardziej, tym silniej, będzie nasz organizm odwadniał, czyli będzie powodował, że pomimo picia my będziemy od zewnątrz wysychać. I paradoksalnie im więcej takiej wody będziemy pić, czyli 4 litr, 5 litr na dobę na przykład, to odwodnienie będzie coraz bardziej silniejsze. I tak to jest z laserem frakcyjnym szczególnie, czy z radiofrekwencją mikroigłową, gdzie jest pewna granica optymalnej skuteczności, optymalnego bezpieczeństwa. Poniżej tej granicy zabiegi nie przynoszą efektów, a powyżej tej granicy zaczynają przynosić efekty odwrotne. Dlatego to jest właśnie sztuką, żeby umieć zabiegi dobrać. Ale jak już wspomniałem, jeśli dobrze wykonywany jest laser frakcyjny, ablacyjny CO2, to on nam wytwarza kolagen typu pierwszego. I na koniec jeszcze krótko na temat bardzo obecnie popularnych stymulatorów tkankowych, których jest wielka ilość. Ja o tym powiem w filmie na temat grupy pierwszej, bo one działają tak jak grupa pierwsza, czyli mogą nam po prostu spowalniać starzenie skóry czy cieńczenie skóry, natomiast one nie będą w stanie utrzymać jakościowo i ilościowo, czyli grubości skóry w dłuższej perspektywie, no i tym bardziej nie będą w stanie tej skóry realnie pogrubić. Bardzo Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu i do zobaczenia w kolejnym.